Cena dobrego. Przyjemnie święta z rodziną, spędziłem Sylwester ze znajomymi w Puławach. Trochę potrenowałem też indywidualnie, bo na pewno to jest potrzebne. Nie można przez te 3 tygodnie tylko siedzieć i świętować. No i wracamy do drużyny. Święta tak jak zawsze są mega ważne, bo wspólnie z rodziną je spędzamy. W tym roku tak samo było super, bo tak jak mówię, razem z rodziną, więc trzeba z tego czasu korzystać jak najlepiej. A Sylwester to wiadomo też, coś specjalnego, zaczynamy jakoś nowy rok, więc też trzeba było dobrze to rozpocząć. Tak wyszło, że pierwszy tydzień musiałem zostać i w zasadzie w domu, bo miałem taką sytuację, że miałem operację zębów, wyrywałem dwie ósemki i byłem tydzień miałem wyjęty z życiorysu praktycznie, także później zostałem na święta z rodziną i w nowym roku praktycznie już zacząłem małe przygotowania do tego, co ma nastąpić. Pozwoliłem sobie na wyjazd z moim kolegą Mateuszem Żyro, na wyjazd na Punta Cana, na Dominikanę. Było bardzo fajnie, psychicznie trochę się zregenerowaliśmy i jesteśmy gotowi do pracy. A skoro to ma na białą majdżokatę? Tak, obserwowałem na pewno, jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje, ale wiadomo, jeszcze chłopaków nie znam, dzisiaj ich poznam i mam nadzieję, że szybko się dogadamy. Widziałem tylko, jak wcześniej grał, widziałem, jak grał w wcześniejszych klubach, zobaczymy, co teraz nam pokaże, mamy nadzieję, że pomoże drużynie i będzie wartościowym zawodnikiem. Robię wrażenie oczywiście, bo no będąc jeszcze młodszym zawodnikiem w wieku takim, co na tą piłkę jest duży szał, to takiego zawodnika kojarzyłem i obserwowałem, także na pewno pewnie dla nas wszystkich młodych zawodników, jak i tych starszych, to zaszczyt, żeby taki zawodnik mógł u nas być.